Okres świąteczny sprzyja nie tylko spotkaniom przy rodzinnym stole, ale również licznym wypadkom spowodowanym przez nietrzeźwych kierowców. O to, jak wyglądała sytuacja na drogach naszego powiatu w okresie świąt, zapytaliśmy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. W czasie Wielkanocy kierowcy zachowali ostrożność i rozwagę, poruszając się po powiatowych drogach. Okres świąt wielkanocnych na terenie powiatu kraśnickiego minął bardzo spokojnie. Jak wynika ze statystyk ogólnopolskich policyjnych statystyk, nie odbiegamy absolutnie od średniej krajowej, czyli przez okres całych świąt można powiedzieć, że byliśmy nawet poniżej średniej krajowej. Jedyny wypadek, do którego doszło, bo tutaj praktycznie nasze statystyki obejmują wypadki w okresie świątecznym, więc jedyny wypadek był w dniu wczorajszym, kiedy to młody 18-letni motocyklista zginął, uderzając w drzewo. Wypadek ten miał miejsce w miejscowości Lasy koło Kraśnika. 18-latek stracił panowanie nad pojazdem i w wyniku obrażeń głowy zmarł na miejscu zdarzenia. Czy tego typu wypadki motocyklowe są częste? Wypadki motocyklowe jest to najczęściej okres wiosny, kiedy ci motocykliści pierwszy raz wyjeżdżają na drogi, jeszcze nie mają wprawy, jeszcze nie mają tego doświadczenia, które następuje już, jak to się mówi, w trakcie jazdy. Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku nie odnotowała żadnych zdarzeń kryminalnych podczas świąt wielkanocnych.